Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj gościem Kamila Witkowska, nowa środkowa Woli Wrocław. Witam wszystkich serdecznie. I standardowy zestaw pytań od razu wędruje do Kamili. Powiedz, dlaczego Woli Wrocław? Dlaczego Woli Wrocław? Dlatego, że jest to kolejne wyzwanie w mojej karierze siatkarskiej. Już wcześniej myślałam o Wrocławiu, jeszcze zanim poszłam do Dąbrowy Górniczej. No i jak się okazuje, drogi życiowe się tak poukładały, że jednak się w tym Wrocławiu znalazłam. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że będzie to zupełnie inne granie jak dotychczas, ale na pewno będziemy walczyć o jak najwyższe miejsce w tabeli. Trochę bliżej do domu? Trochę bliżej, jednak te 560 było sporo, teraz już się zmniejszyło do 100 paru kilometrów. Przypomnij tutaj kibicom, skąd pochodzisz? Pochodzę z Kościana. I jak rozpoczęła się ta twoja kariera siatkarska? Moja kariera ruszyła w zawrotnym tempie, gdy z kościańskiego, mojego macierzystego klubu wyszłam do Zawiszy Sulechów i tam pod wodzą Marka Mierzmińskiego, którego serdecznie pozdrawiam, przez 3 lata byłam w Zawiszy, a później już stopniowo coraz to wyższa liga, aż się znalazłam w LSK. Czyli podobnie jak Fedi, przeszłaś taką drogę od drugiej, trzeciej ligi aż do LSK, tak? Dokładnie. Bo pierwszy raz, jak w ogóle występowałam, to w trzeciej lidze w kościańskim klubie, a potem tak naprawdę z roku na rok w coraz wyższej lidze. Wiemy o tym, że na twojej pozycji w Woli Wrocław zagra Ola Gancarz, zagra Karolina Fedorek. Czy możesz sobie ocenić jakoś te dziewczyny, czy na pewno miałaś na wideo, na odprawach informacje o nich, ale cieszysz się, że będziesz mogła z nimi rywalizować w Woli Wrocław o to miejsce w szóstce? Jak najbardziej. Mam nadzieję, że się w ogóle z dziewczynami poznamy, bo nie znamy się prywatnie, znamy się tylko z boiska. Mam nadzieję, że jak zazwyczaj w klubach u mnie bywało, środkowe się trzymały razem, więc mam nadzieję, że i my dziewczyny taki kolektyw utworzymy. Co do tego, jak rozpisywaliśmy je w różnych klubach, to też bez sensu mówić, po co przeciwnikowi podpowiadać. No w sumie dobra uwaga. Tutaj kibice mogą kojarzyć ciebie z charakterystycznych okularów. Jak to się stało, że grasz w okularach? Nie wiem, czy mam przyjemność w nich grać, czy bardziej jest to moją udręką, ale kiedyś lekarz mi powiedział, że jeżeli jeszcze raz dostanę piłką w oko, to mogę utracić wzrok, więc parę razy już miałam szczęśliwie siatkówki. Wiązało się to głównie z tym, że dostawałam gdzieś tam piłką w momencie bloku, czyli to był od razu pierwszy kontakt po ataku, no i nie było to przyjemne, co się tak skończyło, że teraz muszę grać w okularach. Czyli to jest, trudno jest tak grać w tych okularach? Są jakieś zniekształcenia, czy? Może niekoniecznie zniekształcenia, bo to one jednak trochę zabezpieczają. Nie są to okulary korekcyjne, co wiele osób gdzieś tam mnie się pyta, że dlaczego ściągam na zagrywkę, a w polu jestem jednak w nich. Ale są ochronne i mają po prostu służyć, żeby jeżeli piłka trafi mnie w twarz, to mają one przejąć całą siłę uderzenia. W Developresie Skyres Rzeszów miałaś możliwość trenowania pod skrzydłami Antyki. Tutaj we Wrocławiu będziesz miała, który debiutował tak naprawdę w pracy z kobietami. Zdał egzamin? Myślę, że zdał egzamin. Skończyliśmy sezon na drugim miejscu, więc myślę, że jest to jakieś osiągnięcie. Teraz będziesz miała w naszym klubie kolejny debiut w pracy z dziewczynami, bo drugim trenerem jest Dawid Murek. Jak myślisz, czy to będzie równie udany debiut? Myślę, że tak, bo zarówno Stefan Antiga, jak i Dawid Murek są utytułowanymi siatkarzami. Oczywiście też na różnych polach, ale to doświadczenie jest. Myślę, że technika siatkówki jest podobna u mężczyzn i u kobiet, więc tutaj będą na pewno cenne uwagi od trenera. Czy się odnajdzie wśród kobiet? Myślę, że tak, bo córkę ma, więc jakby wie na co... Pozdrawiamy Natalię tutaj. Więc wie na co stać zawodniczkę i jak ona potrafi przeżywać spotkania. Więc mam nadzieję, że będzie dużo z nami rozmawiał, żeby nas poznać.
Okej. W takim razie, Dawid, tutaj dla ciebie pierwsze cenne uwagi od Kamili, która już miała taką możliwość pracować z debiutantem. Możesz tutaj wysłuchać Kamilę na jakieś spotkanie, więc Kamila zdradzi ci wszystkie sekrety. Na dziś to wszystko z naszej strony. Mamy nadzieję, że my za chwilę zaczynamy tak naprawdę przygotowania do nowego sezonu, a mamy nadzieję, że już od września będziemy się widzieć w hali Orbita, no i oczywiście z wami. Mam też taką nadzieję, zapraszamy serdecznie i mam nadzieję, że nie będzie żadnych ograniczeń, będziecie mogli przyjść na salę bez żadnych masek.